Gość Radia Zachód. Dzień dobry. Gościom Polskiego Radia Zachód dziś jest pan Andrzej Rochmiński, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnictwa. Także radny Powiatu Krosińskiego na no i Prawo i Sprawiedliwość. Kłania się Życzkowski. Witam. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Tak rozpocznijmy może od początku. Jakie nastroje w pana ocenie wśród rolników przed sezonem, czy już na progu sezonu jesienno-zimowego? Także w kontekście tych tematów związanych z energią, z kosztami, z nawozami, jakby pan to tak zebrał wszystko razem, to jaki obraz nam się wyłania tego rolnika? Zadowolony, zaniepokojony, wystraszony, czy może po prostu rok jak rok trzeba będzie sobie z tym poradzić? Nie umawialiśmy się na to pytanie, panie dyrektorze. <laughs> o, o to tu właśnie chodzi. Chciałbym. Jeden z bardzo fajny komunikat dla lubuskich rolników. Mm -hmm. Proszę państwa, od poniedziałku wypłacamy zaliczki w programie. Zaliczki w wysokości 70% w płatnościach obszarowych. I w pierwszym tygodniu około 5 tysięcy rolników województwa lubuskiego dostanie. Te pieniądze na konto. Jeżeli chodzi o płatności prowoskie, to jest wysokość 85% kwoty należnej. 5,5 tysiąca rolników w przyszłym tygodniu dostanie pieniądze na konto. Także do końca no to listopada jest to tak. na pewno rolnicy nasi dostaną pieniądze na konto. Część rolników będzie wykluczona z powodu kontroli na miejscu, ale będziemy robić wszystko, żeby tych rolników było jak najmniej. W województwie lubuskim blokadę kontroli na miejscu ma 1200 rolników. To jest taka zawoalowana odpowiedź, bo jak rolnik ma kasę, to jak rozumiem będzie zadowolony i raczej będzie patrzył na tę rzeczywistość bardziej pozytywnie. Nie, bo też będziemy uruchamiać program, który jest związany z OZE, czyli w przyszłym roku, a już w tym roku Rozpoczniemy nabory dla mhm. gospodarstw rolnych, którzy chcą skorzystać z tej pomocy w modernizacji gospodarstw rolnych, czyli tworzyć odnawialne źródła energii w wysokości 150 tysięcy dofinansowania. Młody rolnik będzie miał zwrócone 60%, a rolnicy 50% całej kwoty, o którą wystąpią. Także to jest następny program pomocowy. Eee, bardzo ważne, że cały czas na bieżąco. Próbujemy wpisać się w potrzeby polskiego rolnictwa, proponować programy, które naprawdę służą. No i też słyszeliśmy zapowiedź dotyczącą tego, że jeśli chodzi o, o koszty energii, to w przypadku gospodarstw rolniczych tutaj też pewne osłonowe działania są zaplanowane. Ale zostawmy rolników, choć myślę, że ten temat, o który teraz zapytam, również ich dotyczy. To jest kwestia dostarczenia węgla do, do składów, to żeby samorządy włączyły, się w, we wsparcie tego procesu, żeby wykry, wykluczyć możliwość jakiejś, jakiejś gry ceną węgla. No i też mamy różne reakcje ze strony samorządów, bo były takie, które powiedziały, że nie, nie będą się tym zajmować, że nie, nie mamy jak. Inne się chwyciły za tą sprawę i po prostu uważają, że mieszkańcom trzeba pomóc. Jakie pan ma jako samorządowiec także radny informacje zwrotne od gospodarzy gmin w tej sprawie? Chcę powiedzieć, że nie rozmawiałem z żadnym z wójtów ziemi lubuskiej, ale myślę i w większości jestem przekonany, że wójtowie, burmistrzowie niewielkich miast sprostają temu zadaniu ze względu na to, że oni mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Oni się widzą na mszy, chodzą po ulicach i także mieszkańcy nie dadzą im spokoju. Po prostu i będą prosić, nagabywać i zrobią to wójtowie. Gorzej będzie z prezydentami dużych miast, którzy nie mają kontaktu absolutnie nawet nie uczestniczą w życiu politycznym w swoich miastach. Prezydent Trzaskowski jeździ po całym świecie, w Europie, a nie spotyka się nawet z radą nie miasta tak. Warszawy, i on się nie przejmuje losem mieszkańców i spycha wszystko i mówi co najważniejsze w jego polityce to winny PiS, PiS winny. To jest najważniejszy przekaz właśnie tych polityków z Platformy Obywatelskiej, którzy rządzą dużymi miastami albo nie są członkami Platformy Obywatelskiej, ale wiemy no dobrze, że się tej partii są. Ale mamy na przykład takiego senatora z Nowej Soli, on ostatnio w jednej z telewizji mówił, że ten pomysł, żeby zainteresować czy zaprząc może bardziej w tej retoryce się utrzymajmy samorządy do tego sieci dystrybucji, tu chodzi o to, że jak nie wyjdzie, to będzie można pokazać, że to samorządo nie wyszło, a nie nam nie rządowi. Nie, to jest tylko próba znowuż dużej polityki. Proszę Państwa, ja na początku lat 90. postanowiłem otworzyć aptekę samorządową w Bobrowicach i zapewniam Państwa, ona do dzisiaj tam funkcjonuje, już nie jest apteką so samorządową, jest prywatyzowaną, ale pierwsze 16 lat działała i my prowadziliśmy działalność gospodarczą jako samorząd i nam to wychodziło. Nie po prostu polityka, politykę jak zwykle pan senator. Zabiera głos i wiadomo jaki głos, w jakim kierunku. No dobrze. A w jakim kierunku zabiorą głos radni województwa? No to już zapytam trochę o Sejmik, bo też ma pan przecież i kontakt z radnymi województwa i też wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek, żeby odwołać marszałek w związku z aferą WORD. Wczoraj także w Gazecie Lubuskiej najnowsze informacje dotyczące tego, że do mobbingu mogło dochodzić w samym urzędzie marszałkowskim, bo też Solidarność przeprowadziła ankiety, z których wynika, że problem jest. Czy marszałek zostanie odwołana? To takie pierwsze pytanie w pana ocenie. Jak pan w ogóle patrzy na, 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 na sprawę tego układu władzy na poziomie wojewódzkim? Panie tak, że kwestia mobbingu to jest kwestia naprawdę bardzo trudna. Trudna do uwodnienia, trudna do sprawdzenia, ale ocena, która dyskwalifikuje panią marszałek, to są te słowa, które ona by powiedziała publicznie, które nie powinny paść z ust panią marszałek. Czyli o tym, że Odra jest zatruta rtęcią. Czyli to temat afery rtęci, powiedzmy sobie. Jest dużo ważniejszy, mhm. bo to jest temat, który się przeniósł na politykę międzynarodową. Ona grozi bezpieczeństwu Polski. Dzisiaj się włączyły organizacje e Ekologiczne, które chronią Odrę, żeby Odra nie była żeglowna, i czyli wchodzimy tam, gdzie są duże pieniądze. No przecież Polacy powinni być wskaźnikiem, powinni być rezerwatem, rezerwuarem siły roboczej dla Niemców. My nie możemy spokojnie działać, bo zawsze mamy silniejszych braci. Albo ze wschodu albo z zachodu. Czyli jak rozumiem dla pana problemem jest też to, że pani marszałek wpisuje się w politykę yy, i intencje i plany naszego zachodniego sąsiada. Tak, cały czas to widać i w ogóle Platforma to robi. To nie tylko pani marszałek yy, województwa lubuskiego, ale Platforma. Przykładem jest nasz pan starosta Krośnieński, który na ostatniej sesji Rady Powiatu poinformował nas, że rzeka Odra jest bardziej zasolona niż Bałtyk. I on to usłyszał na komisji klimatu w Urzędzie Marszałkowskim. A jak się pytałem, to jakie instytucje i instytuty to poinformowały, no to powiedział, że to jakieś Stowarzyszenie Odra 515 i Polski Związek Wetkarski. No matko boska, no brońmy nas przed takimi marszałkami i starostami, którzy się opierają na jakichś tam źródłach, no które dobrze. nie są absolutnie wiarygodne. Ale ktoś tych marszałków, chociaż akurat marszałek jest wskazywany z, przez układ koalicji rządzącej, ktoś tych Starostów też w ten sposób mocuje i wybiera, bo wcześniej ludzie w taki, a nie inny sposób głosują. Panie redaktorze, jeżeli w Polsce od kilkudziesięciu lat historia jest zakłamywana na każdym kroku, i to jest albo nie uczą dzieci, e, historia nie jest wartością, tylko my dzisiaj tu i teraz w tej chwili chcemy żyć, no to nie ma wartości, to nie będzie pozytywnych wyborów. Hmm. Dzisiaj Dzień Nauczyciela. Pamięta Pan jakiegoś swojego nauczyciela, jakiegoś takiego szczególnego? Ma Pan sentyment do czasu szkoły i, i też tutaj, jeśli tak retrospektywnie, możemy popatrzeć na ten temat? Pani profesor Jonkaitis, która uczyła mnie fizyki w szkole podstawowej 141 na ulicy Kobielskiej w Warszawie. Do dzisiaj pamiętam same superlatywy. I cieszę się, że miałem ją na swojej drodze. Ciężka praca tych nauczycieli, olbrzymia olbrzymie odpowiedzialność również, prawda? I, i, I wiele się mówi o jakby potrzebie podniesienia rangi tego, tegoż zawodu. Jak to jest z naszymi lubuskimi nauczycielami? Może zna pan jakiś, może też w, w, w powiecie? Są, są, jak to środowisko tutaj funkcjonuje? No, z... Pamięć pozwala mi otworzyć, że bardzo dobrze współpracowałem z dyrektorami szkoły podstawowej w Bobrowicach, z nauczycielami, akurat bo na bieżąco mieliśmy kontakt. No i szczególne pozdrowienia dla wszystkich nauczycieli z gminy Bobrowicy, których znam bardzo dobrze. A jest takie przysłowie: z że dzieci łączy, czyli to nie jest taka łatwa praca, jak się wydaje. Naprawdę bardzo ciężko pracują. Mamy, mają podwoje, troje dzieci w domach i już mają dosyć, a My, taką grupę z 20 prawda, 100. Oj, głowa boli. No to życzymy w takim razie jeszcze raz wszystkiego dobrego naszym lubuskim nauczycielom. Andrzej Rochmiński, prawo i sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze. Lubuskie, Polska i Świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod 24.pl.